Barbara. Czy zostałaś ofiarą Zielonej Nocy? Nie, byłam katem Zielonej Nocy. A czy wiesz, że jesteś poza podejrzeniami? Wiem o tym. Dzień dobry. Jak samopoczucie w ostatnim dniu naszego pobytu? Czy lubicie czytać Szwajka? Nie wiecie kto to? Ja też. Dziękuję. Hambi? Co jemy? Nic! Co muzyka? Czekaj, jeszcze do Andrzeja. Andrzeju, jak ci się podobało na obozie? Pierwszy raz byłeś? Kocham was. Czy było głośno? Kocham was. Tak? Ja ciebie nie! Ale Andrzej was kocha. My się kochamy, Jędrzeju. Przyjedziesz za rok? Tak. A co byś zmienił? Jak ty przyjedziesz, to ja też przyjadę. Dobrze, to jesteśmy umówieni za rok. No. Gabciu, kiedy powstała kontuzja? Widzę, że Gabcia już nie żyje. Jak Zielona Noc się udała? 7 rannych, 3 zabitych. Czy były jakieś kłopoty typu... Z dopraniem śpiwora. Z dopraniem? Własnego czy cudzego? Nie, cudzego. A ja słyszałam również, że powróciły się w nocy samochody. Czy do tego plotki? O, nic o tym nie wiem. Nie? Ale był taki jeden kierowca, który stwierdził, że ktoś zarysował mu gwoździem karoserię. Czy to prawda? Nie mam pojęcia. No właśnie. To dziękuję. Czy przyjedziecie za rok? Oczywiście, że jest łatwa. A ty z Rutą przyjedziesz? Jak ksiądz da mi urlop? Gdzie mnie baza? Nie wiem. Na handel? Po mincie. Ale to masz nie koło. Podobało się na obozie? Pierwszy, drugi, trzeci raz? Pierwszy. Ostatni? Nie. Nie? Nie. Co było takie najbardziej fascynujące? Może było coś pięknego? Tak, dużo pięknych kobiet było. Tak? Tak. Tak. A jak tak, nauka łaciny? A nauka której łaciny? Języka Owidiusza i Wergiliusza. Ale dziękuję, nie skorzystałem, nie uczyłem się. Nie? Ej, ale nie. Właśnie by było widać, nie tylko usta. O właśnie, to ja przepraszam, ale tu kamerzysta miał zieloną patrzy mi w oczy zamiast do kamery. Patrzy w oczy i kręci. Najprawdopodobniej filmowałam twoją klatkę piersiową. Oj, chyba nie, chyba moje ucho.